To lecimy. Odlatuj. Dzień dobry, dzień dobry! Po świętach. Tak, już po świętach i to chyba drugich, albo nawet trzecich. Witamy was serdecznie w następnych kulturkach. Tak jest, nie było nas bardzo długo się, żeśmy się zbierali. Sami żeśmy się zbierali, wszystko naokoło żeśmy zbierali, tak żeśmy się pozbierali, żeśmy przyszli. No, ale ważne, że jesteśmy i chcielibyśmy wam przypomnieć, co to się w ostatnim czasie, tym dłuższym, działo od ostatnich kulturek. Cofamy się do maja, bo tam dalej to już nie, bo to wiecie, że to, tam już nikt nie pamięta, co tam się tam działo. Tydzień bibliotek był! No, słuchajcie, bardzo jesteśmy zadowoleni z tej akcji. Ale było fajnie. Akcja była fajna, żeśmy trochę porozdawali książek. No. Braliście udział w naszych konkursach, gdzie my zadawaliśmy pytania, wy odpowiadaliście, a potem losowaliśmy zwycięzców. Ale było fajnie. Bardzo dużo osób chciało te książki, no i myśmy się bardzo się cieszymy, że mogliśmy wam te książki dać. Więc z pewnością do akcji wrócimy w przyszłym roku, bo była super ekstra. I będziemy wam rozdawać książki, a co? No coś pewnie. Jeszcze było na dzień jeszcze był kiermasz. Kiermasz był książek, też trochę książek poszło. No i w ogóle jeszcze było pasowanie na czytelnika bibliotek, jest co roku. Pani Ania jak zwykle walczyła z tym takim wielkim, taki ołówek ma takie wielkie, szu, tam jedzie. No także było bardzo fajnie, bardzo dziękujemy. Tydzień bibliotek zaliczony, było ekstra. No i co? No i starczy już o tych bibliotekach. A teraz jeszcze, nie mamy tego na liście, ale Grzegorz chyba zapomniał, był Tydzień Kultury Regionu Kozła jeszcze w międzyczasie, gdzie też mogliście zobaczyć drobne już relacje na naszym Facebooka. Tak, wszystko było. Żeśmy grali na kozłach, ja jeszcze nie grałem. On tutaj grał, on grał, tak grał. I wygrał. I byli tancerze, byli razem z nami z zespołu z Kębłowa. Zespół pieśni tańca Kębłowo, którym bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę. To była akcja przedszkolna, więc jeździliśmy po przedszkolach, mówiliśmy o folklorze, o muzyce ludowej, o tym, co tutaj w regionie się tak naprawdę ludowego dzieje. No i kolejna impreza to był Dzień Dziecka. Tak, co to była za impreza, ale fajna i pogoda nam dopisało, w ogóle było ekstra. Imprezę zorganizowaliśmy we współpracy z sołectwem Siedlec, więc było super fantastycznie, bardzo dziękujemy za współpracę. No i co, i się w ogóle działo, były zamki dmuchane. Hot dogi były, żeśmy robili te, bo ja balony robiłem, to on tutaj robił wideo i foto. No i jeszcze... Wiesiu malował tam, nie? No i bo jeszcze pani Marzena Baźnińska, którą serdecznie pozdrawiamy, która też piękne, różne fajne malowidła na twarzach robiła dzieciakom, więc po prostu było fantastycznie i cudownie. No i bardzo dziękujemy, że przyszliście, żeby się z nami trochę pobawić i poświętować ten Dzień Dziecka. Zakończył nam się sezon artystyczny w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu. Bardzo ciekawy sezon. Różne cuda się działy w tym roku artystycznym. No i mieliśmy takie podsumowanie działań plastycznych, rękodzielniczych, rzeźbiarskich, bo trochę tego wszystkiego jest. No i też była podsumowanie miała również sekcja teatralna swoje. Spektakl wystawiła jedną łapką na Księżycu. No i ci, którzy byli na spektaklu, ci widzieli, że było bardzo fajnie i w ogóle fajnie. Dzień dobry. Spotykamy się właśnie z aktorami świeżo po premierze. Premiera dzisiaj teatralna pierwsza w waszym życiu. Jak się grało? Dobrze się grało. Dobrze się grało? Tak. Nie kłamiecie? Nie. A nic się nie wydarzyło takiego strasznego? Nie. Skądże? Coś się chyba rozwaliło. Ale daliście radę, tak? Tak. No dobra, to przyznaj się, co się stało. Rakieta się rozwaliła. Ale miała się rozwalić przecież. Ale za szybko. A za szybko się rozwaliło, ale daliście radę i właśnie o to poszło. Bardzo dobrze poszło. No dobrze. Od kiedy pracujecie w ogóle nad spektaklem? Października, września? Nie wiem. Od początku roku szkolnego. No, październik, września, tak. No dobra, teraz jak wyglądały próby w ogóle? Przyznać się. Śmiesznie było. No ale to opisz trochę więcej. Na początku się nie udawało tak... No, przez większość prób się nie udawało. Ostatnie trzy próby były takie idealne tylko. Takie solidne próby, tak. No dobrze. I jaka jest, co będziecie robić w przyszłości? W sensie, chcecie brać udział jeszcze w następnym spektaklu, czy już macie, że jednak już to jest nie dla was i że dziękujemy? Nie, no ja w tym roku oczywiście, że idziemy. Tak? No. Tak? Dobrze, a jest jakiś spektakl, który chcielibyście zagrać? Jakaś tematyka? Psychiatryk. Psychiatryk, tak? Idziemy z kropelkami.
kroplówką podpiętą. A, no. Takie macie pomysły. Ciekawe, co na to reżyser. No, no dobrze. W każdym razie będziecie jeszcze grać ten spektakl? Tak. Tak? No dobrze. No skoro młodzi aktorzy zadowoleni, reżyser zadowolony, wszyscy zadowoleni, no to co? Fantastycznie. To zapraszamy na kolejne spektakle młodych aktorów i niech się dobrze dzieje. Pa, pa, pomachajcie. Ja mam jeszcze dla was niespodziankę, że niebawem ten spektakl będziecie mogli też znaleźć w internecie, ale dajcie nam jeszcze troszkę czasu, musimy nad tym w miarę profesjonalnie popracować. Tak jest, żeby to miało ręce i nogi. O, właśnie, i kamerę. No taki jest plan. W każdym razie jeszcze jest wystawa czynna i ciągle możecie taką wystawę prac całorocznych dzieciaków i młodzieży i dorosłych oglądać u nas w holu. Tak, zapraszam. Grecka Noc Świętojańska, pierwsza nasza taka impreza zaczynająca naszą akcję wakacyjną, letnią, imprezową. I w tym roku to nawet święto, bo to była 20. Grecka Noc Świętojańska. No, pogoda oczywiście nam tak dopisała, że żeśmy wszyscy jak skwarki wyglądali, ale to dobrze, skwarki też są fajne, raz po raz, nie? Można tam sobie tak ten pochrupać. A co? Pewnie. Na scenie wystąpili wspaniali artyści, zaczęliśmy od koncertu Jadwigi Macewicz, która zaprezentowała nam utwory Sanach. Potem co? Potem Zejman i Garkumpel, tak. Z piosenką taką żeglarską, wodniacką dla dzieci i nie tylko. Bo bawili się też dorośli. I potem co jeszcze mieliśmy? No i Babilon był na końcu, taki zespół, chciałem powiedzieć, pieśni tańca. Ale właściwie to można powiedzieć, że taki był pieśni, bo oni tańczyli, śpiewali. Jedni śpiewali, drudzy tańczyli, bo dobrze. Oni śpiewali nam piosenki zespołu Bonem i było po prostu... No fajnie było, fajnie było. Naprawdę bardzo wesoło. Wszyscy pod sceną też tańczyli i śpiewali, no bo to znane kawałki. Bardzo dziękujemy. No i oczywiście zwieńczeniem była, jak co roku, jak zwykle, inscenizacja nad rzeką i to było też bardzo fajnie zrobione, bo trochę inaczej w tym roku. Z orkiestrą taneczną Wichajster, która nam pięknie przygrywała. No i oczywiście topienie, rzucanie się do wody również było. Było. Topienia nie było. Ale topienie nie było, ale rzucanie przeżyli. Było. Wszyscy przeżyli, wszystko było w porządku. Bardzo dziękujemy, że byliście wtedy z nami. Zaczęli się tak wspaniale, pięknie nasze lato. A przy okazji też chcemy serdecznie jeszcze raz podziękować pani Teresie Sobkowiak, bo mieliśmy taką małą uroczystość w tym roku. Podziękowaliśmy za 20 lat współpracy podczas właśnie Grójeckiej Nocy Świętojańskiej. Pani Teresie Sobkowiak, także pani Tereso, jeszcze raz serdecznie dziękujemy i gratulujemy wytrwałości, że te 20 lat pani wytrzymała z tym Grójcem Wielkim. No nie tylko z Grójcem Wielkim, w ogóle pani Teresa dostała złoty mikrofon, bo się nagadała kobieta straszliwie w ogóle przez te 20 lat na tej scenie. No właśnie, bo nie każdy wie, że pani Teresa prowadziła właśnie tą imprezę. Właśnie o to chodzi, tak jest. Uwaga, uwaga, uwaga! Już ogłosiliśmy w internetach, więc ogłaszamy i teraz. Wystartował konkurs fotograficzny, letni konkurs Latem Najlepiej. Zapraszamy jak co roku do zdjęć, żebyście nam przysyłali swoje zdjęcia z wakacji, które wezmą udział właśnie w konkursie. Są dwie kategorie, jest natura i jest człowiek. Myślę, że na pewno coś tam wybierzecie i gdzieś tam dopasujecie swoje zdjęcia. Czas macie do końca sierpnia. Tak jest. Także możecie do końca sierpnia focić i nam wysyłać, wybrać potem po jakimś czasie jedno zdjęcie i do nas wysłać. Pamiętajcie tylko, proszę, żeby zdjęcie było w dobrej jakości, żeby było wyraźne, no i żeby dobrze było wykadrowane. To są takie dwie fajne wskazówki. Aha, no żeby było duże też takie, a nie na przykład takie. Takie, nie? Czasami. No bo to potem ciężko się drukuje potem na wystawę. Albo ciężko się ogląda, bo przez lupę trudno. Nie, więc po prostu, żeby on takie większe i będzie wszystko w porządku. Wszystkie informacje oczywiście znajdą się na naszej stronie internetowej gokrzedec.pl. Tak jak ktoś to piszcie, dzwońcie. Tak to my wam powiemy wszystko. Nie ma... No, także aparaty w dłoni. Pyk, pyk, pyk. Tyry, tyry, tyry. Kultura kulą się toczy. Tak się potoczyła. Że nam wytoczyła całe 2 miesiące, mamy takie kulturalne trochę. No ale to znaczy to dobrze właśnie dla was, bo to jest doskonała oferta, bo każdy tam znajdzie coś dla siebie. Mhm. I uwaga, w tym roku nowość, warsztaty nie tylko u nas w Ośrodku Kultury w Cielcu. Jeżeli mieszkasz w Kiełpinach albo w Nowej Tuchorzy, no to śledź Facebooka, śledź lokalne gdzieś tam słupy, chciałem powiedzieć telegraficzne. No te może słupy, ktoś chce, to może se patrzeć. Tak, słupy z ogłoszeniami, bo będą ogłoszenia, bo warsztaty będą również
na poszczególnych wioskach. Nie na wszystkich nam się udało, ale w przyszłym roku nadrobimy tam, gdzie nie były, to będą w przyszłym roku znowu na tych drugich wioskach. No i oczywiście będą też inne wydarzenia, jak na przykład parę koncertów mamy zaplanowanych w tym roku i w ogóle super ekstra. Ja wiem, że to dopiero początek wakacji, ale będzie super ekstra zakończenie wakacji, naprawdę. Tak. Taki będzie koncert, majstersztyk po prostu, w Brój robimy koncert, a co? A czemu nie? A możemy? No i w ogóle będziemy mieli trochę wyjazdów jeszcze w sierpniu, już niedługo pojawią się takie zamówienia, już będziecie mogli rezerwować sobie wycieczki z nami, żeby trochę pojeździć i poszaleć i powariować, bo czemu nie? Więc to już niedługo. No i co tam jeszcze mamy? Warsztaty? Kino. Mamy jeszcze kino. Oczywiście kino. Zapraszamy Was serdecznie do kina. Kino, dużo propozycji dla dzieciaków, dla młodzieży, więc zapraszamy serdecznie. O godzinie 11 zawsze jakiś seans się dla Was znajdzie i będzie fajnie. No i jak ktoś ma ochotę na Joszkę, to my też zapraszamy na Joszkę. Może wyginać się, tu nogę, tam rękę, tu, szu, to, ta. To wszystko będzie na trawie się działo, więc jak coś, to nie spadniecie daleko, nie? Także będzie miękko, więc spokojnie. I pamiętajcie, że wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej, na naszym Facebooku, Instagramie i nawet na YouTubie znajdziecie. Wszędzie znajdziecie informacje, to co się u nas dzieje. Korzystajcie, bo to wszystko robimy dla Was. Właśnie tak. Powiedział, co wiedział pan Marcin Szczechowiak. A żegna się z Wami również pan Grzegorz Śmiałek. Do zobaczenia, dziękujemy Wam bardzo!